Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo 24, a dziś ze mną w studiu jest Weronika Łysek z Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. No, zacznijmy od takiego, że tak powiem, świeżego newsa, czyli od narodzin czterech tygrysków. No, w sumie te narodziny już były pod koniec lipca, się wydarzyły, ale ostatnio nadano oficjalnie już im imiona. Tak, są to Musi, Hari, Kampar i Indera, czyli trzy samce, jedna samiczka. Rzadko się zdarza, żeby w ogóle cztery zdrowo się odchowały, no i były silne na tyle, że możemy się nimi w końcu pochwalić, w końcu wychodzą na zewnątrz, bo rzeczywiście była to pilnie strzeżona tajemnica. I tak u nas, no, już kipiało jak w garnku pod pokrywką, żeby zdradzić tego rąbka tajemnicę, ale jednak ważniejsze było to, żeby one w zdrowiu, bezpiecznie nabrały masy, rozwinęły się na tyle, żebyśmy mogli pewnie wypuścić je na wybieg i mieć pewność, że już nic się nie powinno złego wydarzyć. Bardzo się cieszymy, tym bardziej, że trzy samce i jedna samica to dobre newsy, dobre wiadomości, bo w ogrodach zoologicznych w Europie więcej jest tych samic, więc jest szansa tutaj na polepszenie tej puli genowej w ogrodach europejskich. A o tym, gdzie trafią, zadecyduje oczywiście koordynator, bo w przyszłości wyjadą, stąd też te imiona, które zostały nadane, musiały spełniać takie wymogi, jak to, żeby były chociaż łatwo wymawialne za granicą, ale nawiązujące też do imion rodziców, pasujące do nich, nie tak w zupełnie oderwaniu. No i tych propozycji napłynęło, no, kilkaset komentarzy, maili, łącznie kilka tysięcy tak naprawdę propozycji, bo każdy proponował pakiet i spośród tych wszystkich pomysłów wybraliśmy taki, który i opiekunom się spodobał najbardziej i zdobył aż 1600 lajków. I to są imiona inspirowane rzekami na Sumatrze, tam gdzie te tygrysy żyją w naturze. Pani, która jest autorem tego pomysłu, jeszcze u nas się pojawi w naszych mediach społecznościowych, bo skontaktujemy się z nią, coś specjalnego przygotujemy. Natomiast na razie tygryski będą potrzebowały, że tak właściwie to opiekunowie będą potrzebowali trochę się przyzwyczaić, który jest który, stąd mają teraz ściągę i uczą się, jak je rozpoznawać po tych cechach osobowych. Już też mamy taką ściągę u nas na Facebooku, można sobie próbować je rozpoznawać, bo opisaliśmy, jakie to są cechy, po których można je rozpoznać. Bo to są jakieś tam smuszki, tak? Tak, to jest układ indywidualny, plamek, centek tych pasków, no głównie na głowie, i na przykład samiczka ma takie odwrócone serduszko między oczami, potem ją można rozpoznać, no, ją chyba najłatwiej. No, cieszymy się, że aż cztery, że się udało, bo to ogromny sukces. Bo to generalnie jest też swoją drogą zagrożony gatunek z tego, co tutaj wiemy. Tak, jest to krytycznie zagrożone wyginięciem podgatunek. W tej chwili jeszcze w naturze tych tygrysów jest więcej niż w ogrodach zoologicznych, ale to już jest tendencja ku temu, żeby to się wyrównywało. Niestety, ponieważ szacujemy, że tak 400-500 w naturze, z tego 1/3 w Parku Narodowym Kerinci-Seblat, którym my wspieramy, pomagamy mu. No i w ogrodach na całym świecie tak ponad 300, z tego ponad setka w europejskich ogrodach zoologicznych, czyli w tym naszym bezpośrednim sąsiedztwie, i to o tych mówimy, jeżeli chodzi o przyszłe pary dla tych naszych małych tygrysków. No i na razie się nimi cieszymy. Jeszcze trochę się będziemy mogli nimi nacieszyć. Oczywiście w przyszłości wyjadą. Trudne to będą pożegnania, ale to wszystko po to, żeby wspierać ochronę tego krytycznie zagrożonego wyginięciem podgatunku. Jest to szczególnie narażony tygrys ze względu na zagrożenia w naturze, które nie są wyeliminowane. No i jeszcze nie będą długo, ile w ogóle, bo tam niestety nastąpiła taka fragmentacja siedlisk, że te tygrysy nie mają gdzie żyć, gdzie się rozwijać. To nie jest jeden wielki teren, to są małe populacje na ograniczonych terenach. Te tygrysy głównie pochodzą z Sumatry, tak? Bo to jest tygrys sumatrzański? To jest tygrys sumatrzański, którego również wspieramy tam na miejscu, w miejscu jego występowania, dzięki naszej fundacji Zoo Wrocław Dodo, dzięki Wildcat Conservation Alliance, która po pierwsze edukuje lokalną ludność, po drugie
prowadzi patrole antykłusownicze. Po trzecie, monitoruje stan tych tygrysów w naturze, żebyśmy my wiedzieli, ile ich jest, gdzie one są, jak się zachowują, ale też dając na przykład alternatywne źródła zarobku tamtej lokalnej ludności, która musi tą podstawę edukacyjną mieć, żeby wyeliminować ten problem kłusownictwa, po pierwsze, a po drugie takiej wiary w pseudomedycynę, w to, że części ciała tygrysów mają cudowne właściwości, a niestety tak się jeszcze dzieje i to jest jeden z powodów, dla których te piękne koty są zabijane. No właśnie potwierdzam, też byliśmy z kamerą, żeby zobaczyć te tygryskie małe słodziaki. Wychodzą na wybieg, można je spotkać, zwłaszcza jak też wypuszczacie rodziców, to one wtedy bardziej chętnie chcą się bawić i pokazywać na wybiegu. Wiemy też, że ruszyła kolejna edycja takiego ogrodu ze światłami w Zoo Wrocław i w tym roku, podobnie jak w ramach poprzedniej edycji, tutaj też pieniądze planujecie przeznaczyć na szczytny cel. I w tym przypadku na tygrysy. Czy też tutaj to będzie dotyczyć tygrysów smaczańskich, czy ogólnie tutaj chodzi, że tak powiem, o różne podgatunki? Tygrysów smaczańskich. W tym roku edycja Ogrodu Świateł Dzika Azja, a skoro Azja to i tygrysy, ambasadorem są właśnie te smaczańskie w Parku Narodowym Kerinci Seblat. Będziemy wspierać te działania, o których powiedziałam przed chwilą i tam trafią wszystkie te pieniądze ze złotówek z biletów do Ogrodów Świateł. Są także bilety łączone z Zooplus Ogrody Świateł. Zachęcam, żeby zerkać albo tutaj do naszego cennika, albo po prostu do ogrodów i odwiedzać nie tylko tygryski, ale też ogród już po godzinach otwarcia zoo, żeby tutaj zaznaczyć, bo tygryski są za dnia i one korzystają z tej ciepłej pogody, jak jest tak powyżej 10 stopni, potem już się chowają do pawilonu, ale potem rozbłyskają te piękne lampiony, które przedstawiają na przykład orangutana, łaskuny, te gatunki azjatyckie, które są przecież no, rozpiętości od dalekiej północy, zimnej północy, od dalekiego zachodu, bo i europejskie gatunki to są tak naprawdę często gatunki występujące również w Azji, czyli ryś euroazjatycki, na przykład łoś, niedźwiedź brunatny, one wszystkie występują także i w Azji, i w Europie, ale także gatunki już z tych rejonów tropikalnych, bo przecież Azja to największy kontynent, to jest ogromna liczba pięknych gatunków. I tych lampionów jest w tym roku więcej. Natomiast jest jeden, który się powtarza i to jest lampion Dodo. Wiadomo, że Dodo jest akurat afrykański i pochodził z Mauritiusa. Już niestety wyginął, ale to jest właśnie zaznaczenie tego, że pod kątem ochroniarskim mamy nadal ten sam cel. Pomoc zagrożonym wyginięciem gatunkom i właśnie dzięki Fundacji Zoo Wrocław Dodo mamy możliwość nie tylko oglądać piękne światło, ale realnie pomóc. Czyli przychodzimy na wystawę, kupujemy bilet i jednocześnie mamy świadomość, że ta złotówka z tego biletu idzie na pomoc tygrysom, pomaga. W ubiegłym roku były to pingwiny przylądkowe, którym się udało przekazać kilkadziesiąt tysięcy złotych pomocy. Ponad 80 tysięcy złotych trafiło właśnie do SANCOP, do organizacji w Republice Południowej Afryki, z Ogrodów Świateł, dzięki temu, że była wysoka frekwencja. Teraz ta frekwencja też jest wysoka. Weekend otwarcia, kilka tysięcy osób. Myślę, że warto zobaczyć, bo to są inne lampiony niż w ubiegłym roku. Warto to zaznaczyć. Jak ktoś był w ubiegłym roku, to niech przyjdzie jeszcze raz. No właśnie, tutaj skoro już jesteśmy przy pingwinach i padło też, że w zeszłym roku podczas tej poprzedniej edycji pomogliście im. W tym roku Afrykarium obchodzi dziesięciolecie i też tutaj pomyśleliście o tym, żeby zrobić taki fajny akcent i zaznaczyć, że te pingwiny no też niestety są zagrożonym gatunkiem. I też przy okazji właśnie tego świętowania została też tutaj kapsuła taka czasu specjalnie stworzona. No właśnie, co włożyliście do tej kapsuły czasu i jak to się ma do pingwinów? Do kapsuły czasu symbolicznie został zapakowany materiał genetyczny pingwina przylądkowego. I ta kapsuła czasu na 10 lat w założeniu trafia do basenu pingwinów po to, żebyśmy za 10 lat mogli ją otworzyć i no cóż, mieć nadzieję, że dalej pingwiny przylądkowe z nami są. Ponieważ no nie bez przyczyny to pingwiny były w centrum tych wydarzeń i nie bez przyczyny o nich mówiliśmy, ponieważ to wokół ich hodowli skupia się realizacja naszej misji. My tę misję realizujemy w ogrodzie, czyli ex situ, poza miejscem występowania, bardzo prężnie, bo nam się udało stworzyć
jedną z największych grup w tej części świata. Nasze pingwiny co roku się rozmnażają, wyjeżdżają do innych ogrodów. Tutaj można powiedzieć, jest to sukces. Natomiast w naturze, czyli in situ, tam gdzie one występują, na południu Afryki, w RPA, w Namibii, ta sytuacja jest krytyczna. Na tyle, że w poniedziałek nastąpiła aktualizacja Czerwonej Księgi Zagrożonych Gatunków IUCN i według najnowszej klasyfikacji pingwin przylądkowy toniec nie jest już gatunkiem zagrożonym wyginięciem, tylko krytycznie zagrożonym wyginięciem i szacuje się, że pozostało temu gatunkowi 4000 dni. Co jest czyli naprawdę krytyczne. Jest dramatyczna, tak naprawdę. To jest... Czyli tam bardziej jakby ma to ogromne znaczenie, to co robicie. Ma to ogromne znaczenie. No a dlaczego materiał genetyczny? Otóż Paweł Borecki, inspektor w sekcji płetwonogi i pingwiny w Wydziale Ssaków Drapieżnych, wraz z naukowczynią z Uniwersytetu Przyrodniczego, z którą prowadzi projekt, stara się stworzyć bank genów pingwinów. Prowadzi taki doktorat wdrożeniowy w celu stworzenia banku genów pingwinów po to, żeby w przyszłości mogło się przyczynić do tego, żeby ratować ten gatunek od wyginięcia. Na razie się z takich banków genów nie korzysta. No i mielibyśmy nadzieję, żeby nie musiano nigdy z takich rozwiązań korzystać. W chwili obecnej ta ochrona gatunkowa odbywa się na miejscu w RPA. Polega na tym, że ratuje się pingwiny i wypuszcza je z powrotem do natury, ale są to osobniki też odłowione z natury. Nie ma takiego programu, żebyśmy z europejskich ogrodów zoologicznych, na przykład z wrocławskiego, wysyłali tam do RPA pingwiny, dlatego że tutaj musimy zaznaczyć, że konieczne do takiej reintrodukcji czy też restytucji, czyli wzbogacenia tej liczby pingwinów, czyli liczby w ogóle osobników danego gatunku w naturze, konieczne jest wyeliminowanie zagrożeń w naturze. Czyli jeżeli one dalej występują, jeżeli dalej jest czynnik, przez który ta populacja spada, to wtedy te działania muszą zmierzać do tego, żeby wykluczyć ten powód, tą przyczynę, dla którego liczba tych pingwinów spada. Było ich ponad milion, nawet kilka milionów ptaków ponad 100 lat temu. Ta liczba spada drastycznie. 98% pingwinów przylądkowych przez ten czas już wyginęło. I ja jeszcze niedawno informowałam, że mamy tak kilkanaście tysięcy parlęgowych. W tym momencie jest podobno już kilka tysięcy parlęgowych pingwinów przylądkowych w naturze. I tam swoje działania prowadzi organizacja SANCOP, która różne ptaki mieszkające w tym rejonie świata, ale głównie pingwiny przylądkowe, ratuje, wypuszcza z powrotem do natury. I ponad 100 tysięcy tych ptaków już zdążyła uratować i my też wspieramy ją od lata. Ona sama działa od lat 70. I mimo tego, że jest to sprawdzona instytucja, naprawdę prężnie działająca organizacja i mimo tego, że już tyle ptaków udało się uratować, to i tak ich sytuacja nie była nigdy tak zła jak teraz. I właśnie tam do SANCOP, do RPA, trafiają te środki z naszych działań, z działań Fundacji Zowrocław Dodo. Trafiły również z Ogrodów Świata w zeszłym roku. A teraz można też podpisać petycję do władz RPA, to żeby objąć szczególną ochroną ten gatunek tam w naturze. No i mamy nadzieję, że jak otworzymy tę kapsułę za te 10 lat, to jednak te pingwiny będą. Prognostyki są bardzo złe. Ale na tym polega misja ogrodów zoologicznych i organizacji takich jak Dodo, fundacji, stowarzyszeń, które też wspieramy na miejscu. No taka jest nasza misja, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, jak z tym ptakiem Dodo. No co więcej, każdy tutaj też z mieszkańców, z odwiedzających ogród zoologiczny w Wrocławiu może się do tego przyczynić, bo tutaj też są różne opcje, bo możemy tutaj jakby też wesprzeć tą fundację Dodo, dzięki temu, że odwiedzamy ogród zoologiczny i z tego co wiem, to też osobno można ten 1% odprowadzać tutaj, gdyby ktoś chciał, to można się do tego przyczynić. Niebawem będziemy myśleć o wypełnianiu PIT-a, odprowadzaniu podatku, więc polecamy uwadze Dodo. Pamiętajmy też, że można po prostu dopłacić do biletu do zoo na ratunek złotówka, która też już nie przez Dodo, ale z zoo trafia na pomoc tym zagrożonym wyginięciem gatunkom. W samym Afrykarium jest taka jakby komnata Dodo, miejsce, gdzie można w datkomacie dowolną kwotą wesprzeć nasze projekty.
Także pamiętajmy o tym, że nasza pomoc może naprawdę wiele, a to, że ZOO jest po coś i takie fundacje jak DODO są po coś, świadczy chociażby przykład Oryxa Szablorogiego. Nie tak dawno temu, bo w ubiegłym roku udało się go wykreślić z listy wymarłych w naturze i wpisać na listę zagrożonych wyginięciem. I tutaj nastąpiło coś odwrotnego do pingwina przylądkowego. I oczywiście tutaj jest inna skala tych zagrożeń w naturze. I to, co mówiłam o tej eliminacji, tutaj się udało rzeczywiście wprowadzić te osobniki z ogrodów do natury. I to powiodło się, tutaj był sukces. My też prowadzimy chociażby reintrodukcję czy restytucję innych gatunków. Pomagamy wspierać w naturze chomika europejskiego, tak samo kaczkę podgorzałkę. To są takie działania tutaj lokalne w Polsce. No ale no, robimy co możemy, staramy się tam, gdzie się da i tam, gdzie jest ten etap, że to już można robić. Natomiast tych projektów, które wspiera Fundacja DODO, jest kilkadziesiąt, naprawdę skala jest ogromna i tak naprawdę potrzeby się nie kończą, są coraz większe. Jak widać, te działania mają sens. Tutaj jeśli chodzi o ogród zoologiczny, teraz jesienią, no już powoli przychodzimy w ten okres zimowy. Czy jakieś zmiany się szykują, czy będziecie działać tak zwykle według, że tak powiem, tutaj no, normalnych, zwykłych godzin pracy? No, wiadomo, że jak się sezon kończy, to te godziny otwarcia się zmieniają. Zawsze warto zerknąć na naszą stronę, żeby na przykład nie mieć w głowie, jak było w lipcu, czy jak było latem, bo możemy się tutaj zaskoczyć. Więc wszystkie aktualne informacje na naszej stronie. Natomiast oczywiście niezmiennie jesteśmy czynni 365 dni w roku i można do nas przychodzić. I tak jak co roku powtarzamy, jesień to jest idealna pora. Kolejki mniejsze. No, teraz nie powiedziałabym, że ludzi mniej, ponieważ te weekendy ostatnie były takie jak mniej więcej latem, ze względu na tygryski, które robią furorę i ta frekwencja jest ogromna, zdumiewająca, także no, może jeżeli chodzi o ten okres teraz i w związku z tygryskami, to mamy taki fenomen frekwencyjny, ale ogólnie to jesienią jest oczywiście spokojniej, zwierzęta też chętniej wychodzą na wybiegi i paradoksalnie więcej ich widać jesienią niż latem, ponieważ preferują na przykład chłodniejsze temperatury, chociażby na przykład pantery śnieżne, to jest taki przykład, który można podawać. Więc zachęcamy, przychodźcie, no i koniecznie odwiedzajcie nasze tygrysy, to przede wszystkim. No właśnie, gdyby ktoś tutaj z Państwa nie miał pomysłu, jak spędzić najbliższe dni, może ktoś ma wolne, także tutaj macie już Państwo pomysł, no bo wiadomo, ogród zoologiczny to można też czasami potraktować jak taki park większy, gdzie można rodzinnie, z całą rodziną się wybrać i miło spędzić czas. Dzisiaj ze mną w studio była pani Weronika Łysek z Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Państwu również dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.